Niestety w 2022 roku zarejestrowaliśmy o 275 noworodków mniej niż w roku poprzednim. W roku 2022 było to 2684 noworodki. Czy było więcej chłopców, czy było więcej dziewczynek? Czy możemy mówić też o poszczególnych okresach roku, w których było więcej tych narodzin? No, niestety nie analizowaliśmy tak każdego okresu, nie mamy takiej możliwości. Natomiast tutaj mniej więcej kształtowało się tak porówno. Dziewczynek było ponad 1300, resztę to chłopcy, czyli chłopcy troszeczkę z przewagą, jeżeli chodzi o chłopców. Czyli to się wyrównuje, bo w ostatnich latach więcej było dziewczynek, jak pamiętam. Proszę powiedzieć o popularności imion, bo to zwykle też jest bardzo ciekawe, jak wygląda to za rok 2022. Ostatnie lata to były lata, gdzie nadawano takie tradycyjne polskie imiona. I ta tendencja utrzymuje się do dzisiaj. Najpopularniejszym imieniem, jeżeli chodzi o dziewczynkę, to była Julia, Maja, Zofia i Hania. Jeżeli chodzi o chłopców, to był Jakub, Franciszek, Leon i Jan. To te popularne imiona, a te mniej popularne, które nadawano również w 2022 roku? Do tych mniej popularnych to zalicza się, jeżeli chodzi o dziewczynkę, Teja, a jeżeli chodzi o chłopca, to Ragnar. A proszę powiedzieć, czy są takie sytuacje, w których odmawia się rodzicom nadania imienia, które oni sobie wymyślili? Czasami zdarzają się takie sytuacje. Tu niedawno mieliśmy taką sytuację, rodzice chcieli nadać dziecku imię Nutella. Staramy się dbać o dobro dziecka i tutaj przekonywać rodziców jednak, żeby nadawali takie popularne imiona, czy też imiona, które są imionami, a nie nazwami własnymi. No i jak wtedy reagują rodzice? A czy często jest tak, że musi pani w ogóle właśnie rozmawiać na temat takich imion, które no, mogłyby być kontrowersyjne? Staram się spokojnie przekonywać tych rodziców i często mi się to udaje, mówiąc, że jeżeli dziecko dorośnie, to będzie miało możliwość zmiany tego imienia, jeżeli nie będzie chciało z takim imieniem funkcjonować. I generalnie mi się udaje.